Cześć, witajcie. Ja będę mówić o postprawdzie, ale zaczniemy, jeśli pozwolicie, od takiego małego ćwiczenia, bo w zeszłym tygodniu byłam na swoich zajęciach jogi i jakoś tak dałam się oświecić. I chciałabym, żebyście zrobili takie małe ćwiczenie ze mną, żebyście może zrozumieli to, co ja wtedy zrozumiałam, okej? To myślę, że dla mnie będzie bardzo pomocne, bo trochę mnie rozluźni, bo się trochę stresuję przed tym wystąpieniem, więc... I to nie jest pełna pozycja w jodze, czyli tylko mały wstęp. Wyciągnijcie ręce przed siebie, nie musicie wstawać. O, jak cudownie. No dobra, to plecy proste, to jedziemy. Palce przed siebie daleko wyprężone i teraz zbliżamy palce do siebie, obie dłonie i zaplatamy palce w takiej pozycji naturalnej dla siebie. Możecie też je przewrócić na drugą stronę i wyciągnąć wysoko nad siebie i mamy od razu taką rozgrzewkę dobrą na ten poranek i strzepujemy palce. Dzięki. Ale to nie koniec ćwiczenia. Jeszcze raz to samo. I teraz każdy z nas przesuwa prawą dłoń troszeczkę niżej w stosunku do tego, co miało wcześniej i zaplatamy jeszcze raz. Ale teraz każdy czuje, że ta pozycja już nie jest taka naturalna. Każdy już ma nieco zmienione to ustawienie, to nie jest już naturalne dla was. Osoby leworęczne, które były trenowane w szkołach na praworęczne, muszą przeskoczyć jeszcze jeden palec, żeby to poczuć, to co my czujemy. I mam nadzieję, że wszyscy to czujecie, to się okaże, czy ja jestem dobrą trenerką jogi teraz, bo ja właśnie wtedy to poczułam, że to ustawienie takie nienaturalne dla mnie powoduje jakiś taki straszny, straszny dyskomfort, tak, w ciele. Coś mi tu nie gra i w ogóle chcę z tego wyjść. I tak naprawdę wolę to pierwsze ustawienie, które jest takie komfortowe, w którym się tak dobrze czuję i no i właśnie do niego dążę. Ja miałam taką prostą analogię wtedy i myślę, że ona do was też może dotrzeć. To jest to, że wyobraziłam sobie, że ten sposób zaplatania palców to jest trochę oddaje sposób, w jaki my myślimy. Dlatego, że jeśli pomyślimy o palcach prawej dłoni jako o faktach, o nowych faktach, które do nas docierają i pomyślimy o lewej dłoni jako o tej, która stanowi nasze emocje, nasze doświadczenia, nasz system wartości, wcześniejsze przekonania i fakty, które już dopuściliśmy do siebie, to wtedy, jeśli te nowe fakty wchodzą gładko w tą bazę naszą, no to wszystko jest na miejscu, wszystko gra, czujemy się komfortowo i bierzemy to. Ale jeśli te nowe fakty gdzieś nam zgrzytają, znaczy wchodzą trochę niełatwo, wchodzą tak, że powodują jakiś dyskomfort, to my nie chcemy tych faktów przyjąć tak łatwo, my je odrzucamy. I myślę, że to jest świetna analogia, dlatego że ona w bardzo prosty sposób na naszym ciele pokazuje to, co w myśleniu jest pożądane i to, co jest niepożądane w tym myśleniu. I pokazuje te błędy, do których my jesteśmy zdolni. I teraz dla mnie ten sposób myślenia, to przyjmowanie gotowych faktów i wybieranie ich, wybieranie tych, które nam pasują, to jest dokładnie silnik, który nakręca to, co dzisiaj nazywamy postprawdą. Dla mnie postprawda nie jest właściwie niczym nowym. To jest może kwestia bardziej skali niż samej jakości tego zjawiska. Postprawda, ja ją widzę jako takie sprzężenie dwóch zjawisk. Z jednej strony mamy zestaw faktów pomieszanych z fake faktami, czyli z kłamstwami, w których naprawdę zwykły odbiorca nie może sobie znaleźć drogi, nie może odróżnić jednych od drugich. Ale to zjawisko nakręca też taki rozdział, takie okopywanie się wszystkich w okopach, takie zamykanie się w nas w bańkach informacyjnych, to sprawia, że my wybieramy te fakty, które są dla nas wygodne i tylko te. Kontaktujemy się z ludźmi, którzy są dla nas mili i których lubimy i którzy mówią rzeczy, które są dla nas wygodne oraz akceptujemy te treści z Facebooka, które są dla nas miłe. No niestety to nie jest tak, że to zjawisko można zrzucić i zostawić tylko specjalistom od komunikacji i komunikacji naukowej, jak w moim przypadku, zostawić tylko dziennikarzom i naukowcom, ewentualnie politykom, no czy przepraszam, może raczej dziennikarzom politycznym, bo to ich teraz zajmuje. Raczej to jest zjawisko, które dotyczyć powinno nas wszystkich. I chcę wam powiedzieć, że byłam ostatnio poruszona, wczoraj byłam poruszona słuchając radia i reportażu radiowego z Lublina, kiedy okazało się, że rodzice dzieci autystycznych mówią, że nie chcą być w jednym, żeby ich dzieci uczyły się w jednym przedszkolu z dziećmi z zespołem Downa, ponieważ był taki cytat, że z zespołem Downa można się zarazić. I naprawdę to mnie strasznie poruszyło, ale dla mnie to jest dowód tego, jak my się okopujemy coraz bardziej na swoich pozycjach i coraz mniejszą mamy umiejętność dialogu i wychodzenia z tych swoich baniek informacyjnych do innych. Tego konfrontowania się z innymi, z tymi, którzy są dla nas niewygodni, którzy nam mówią niewygodne dla nas rzeczy, podają niewygodne
na fakty. I tak szukałam sobie sposobu, w jaki można rozgryźć, w jaki można wyjść z tej bańki. W świecie w tej chwili toczy się olbrzymi spór o tym, w jaki sposób to zrobić. Zrobił fantastyczną akcję, pokazując na swojej stronie tak zwany blue i red feed z Facebooka, bo każdy z nas na Facebooku dostaje to właśnie czego pożąda, czy jest liberałem, czy konserwatystą. W tym wypadku New York Times złożył te dwa sprzeczne ze sobą feedy, że tak brzydko się wyrażę. Na jednej stronie można było sobie to porównać i wybrać ten, który nam bardziej pasuje, który nie, i zobaczyć też ten przeciwny. To było bardzo ciekawym eksperymentem, ale jednak istotą jest to, że my tak naprawdę cały czas odrzucamy te fakty. I dlaczego tak się dzieje? No i teraz ja myślałam sobie, ponieważ ja pracując w Koperniku, rozwijam taki program Rzecznicy Nauki, w którym my pracujemy, spotykamy się razem, naukowcy i dziennikarze spotykają się, by razem pracować. No i też ja się od nich przy okazji bardzo dużo uczę. I myślałam, że może oni mają jakiś sposób na to, jak wyjść z tej bańki informacyjnej. No ale teraz oni głównie pracują na faktach. Znaczy oni mielą fakty w różny sposób, żeby je lepiej przekazać publiczności. I trafiłam na badania, które mogą być jakimś punktem wyjścia. Profesor Najhan robił badania w 2011 roku. Interesowało go to, co mnie, między innymi to, jak ludzie kształtują swoje postawy w odniesieniu do szczepień dzieci. To jest, jak wiecie, bardzo kontrowersyjny temat, znaczy kontrowersyjny, jest po prostu wielki problem społeczny w tej chwili, dlatego że ludzie no nie dają się przekonać, rośnie ten problem w odmowie szczepień i żadne fakty do ludzi, którzy są temu przeciwni, nie trafiają. I teraz jak można z tego wybrnąć? Profesor Najhan zrobił badanie polegające na takim przeprowadzeniu takich czterech interwencji społecznych. Te interwencje to były ulotki, które dostarczono, w ogóle wziął pod lupę prawie 2000 rodziców dzieci w różnym wieku i sprawdzał właśnie ich postawy, jak można wpływać na ich postawy względem szczepionek. No i zrobił także do części grupy, wysłał takie ulotki oparte na faktach, mówiące, jedna mówiła o tym, że po prostu nie ma dowodów na to, że istnieje jakikolwiek związek między szczepieniami na odrę, świnkę, różyczkę i autyzmem. Do drugiej grupy wysłał informacje też na ulotkach, które trochę straszyły tymi strasznymi konsekwencjami wynikającymi z właśnie tych trzech chorób. No i teraz jakie były efekty? Ludzie badani rzeczywiście troszeczkę jakby zrozumieli, dotarło do nich, że ten bezpośredni związek nie istnieje, ale to było tylko w tej sferze deklaratywnej. Jeśli sprawdzono tych ludzi postawy wobec, czy zmieniły się ich postawy wobec tego, czy rzeczywiście chcą szczepić swoje dzieci, słuchajcie, tutaj się nie zmieniło. To znaczy nawet gorzej niż się nie zmieniło, bo w tej grupie, która przed badaniem była najbardziej przeciwna szczepionkom, nawet ten sprzeciw wzrósł. Okazało się, że fakty, nie tylko, że nie są w stanie zmienić zdania ludzi, ale jeszcze działają im przeciwnie, jeszcze tak jakby podsycają ich do tego, że bronili swojego stanowiska. Wygląda na to, że ludzie, dla których dane fakty stanowią tak centralną oś ich światopoglądu, ich tożsamości, po prostu będą ich bronić za wszelką cenę, a fakty przeciwne odbierają jako takie ostre narzędzie wymierzone właśnie w tę ich tożsamość. Tak można pewnie to interpretować. No ale na tym się nie skończył. Aha, no i teraz sobie tak myślę, czy właśnie ci naukowcy, moi dziennikarze, z którymi ja współpracuję, czy oni rzeczywiście obierają dobrą strategię, no bo oni, ich cała ich praca opiera się właśnie na dogłębnym wyszukiwaniu faktów, na jakby sprawdzaniu źródeł, na weryfikowaniu tych źródeł, no i potem dostarczaniu tych faktów w strawnej postaci do odbiorców. Wspólnie. I teraz ja myślę, że oni mają coś jeszcze jednak, że oni nie są tacy, że oni wiedzą. Co ja, że na pewno to wiedzą, że te fakty nie są tak łatwo strawialne dla ludzi. Oni wiedzą też to, że fakty trzeba ubrać i spróbują je ubrać w emocje, w zdjęcia, w przekaz filmowy, a czasami w storytelling. Ja akurat uwielbiam tę formę przekazu, kiedy fakt jest opakowany w zgrabną historię i przez to łatwiej jest szansa dociera do ludzi. Ale słuchajcie, profesor Najhan zbadał także to. I okazało się, że tak naprawdę... Aha, no dlatego to ja może jeszcze powiem. Tam były dwie dodatkowe interwencje. Jedna z nich to był zestaw zdjęć przedstawiających dzieci chore na dane choroby, a jedna to była właśnie dramatyczna historia opowiedziana, autentyczna, o dziecku, które omal umarło z powodu odry. Jakie były efekty tego? Efekty były takie, że w tych obu grupach, do których próbowano dotrzeć za pomocą emocji, tego typu przekazów, ludzie zwiększyli przekonanie, że szczepionki są niebezpieczne.
Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest mocno dołujące i mniej więcej w tych słowach też nazwał efekty tych badań sam profesor Nyhan, bo to jest taki dla nas sygnał, że właściwie nie wiemy co robić, znaczy jesteśmy w kropce, bo nie bardzo możemy próbować przekonywać innych, bo po prostu nie mamy narzędzi. No i rzeczywiście ja też czuję się trochę w kropce, natomiast na szczęście widzę pewne światełko w tunelu. Dogrzebałam się do badań, w których pewien naukowiec sprawdzał, na ile ludzie wykształceni podatni są na dar przekonywania nowych faktów. Okazało się, i tutaj to jest trochę apel do was, dlatego że tak myślę, że słuchając mojej opowieści myślicie sobie, a tam antyszczepionkowcy to są jacyś ludzie tacy, no wiecie, trochę może mniej wykształceni, a pewnie w tej samej grupie znaleźliby się ci, co wierzą w UFO, że ich przyjedzie i uratuje, albo inni tacy pomyleńcy, nie wiem, jak tak myślę sobie, że możecie tak myśleć, nie wiem, ale chciałabym wam powiedzieć, że te same trudności macie wy w przyjmowaniu do siebie nowych faktów. I wiemy to z badań, że człowiek, że poziom wykształcenia, poziom wiedzy naukowej nie wpływa na to, wpływa, ale przeciwnie niż my myślimy. To znaczy, im bardziej jesteśmy wykształceni, tym trudniej nas przekonać nowymi faktami, więc nie czujcie się bezpiecznie ze swoim poziomem edukacji tutaj. Ale jest coś, co być może nas wszystkich może uratować, dlatego że w tych samych badaniach, które pokazywały, że właśnie ci ludzie wykształceni wcale nie są tacy ochoczo przyjmujący nową wiedzę, że tam jest też coś takiego jak ludzie, którzy mają szczególny wysoki poziom ciekawości naukowej. To są ci ludzie, którzy lubią czytać naukowe newsy w internecie, oglądają naukowe filmy do samego końca, nie będąc znudzonymi itd., itd. I ci ludzie mają coś bardzo szczególnego, bo jeśli im się pokaże na przykład nagłówki w gazetach albo feed na Facebooku, to nie było badane, ale ja to dokładam, a tak myślę, że tak by zadziałało, który jest sprzeczny z ich poglądami, z ich systemem wartości, z ich przekonaniami, to oni sięgają właśnie po nie, po te, które są sprzeczne, sami z siebie, nie nakłaniani do tego. Dlatego, że ci ludzie kierują się taką ciekawością, ta ciekawość jest napędzana jakąś przyjemnością, że to są właśnie tacy dziwacy, którzy czują, że ten dziwny układ jest bardziej przyjemny niż ten naturalny układ dla nich. To dzieje się w ten sposób, że właśnie tacy ludzie będą wybierać te nieprzychylne ich sposobowi myślenia, nowe fakty, nowe informacje, nowe doniesienia, dlatego że oni tak naprawdę najbardziej to lubią czuć się zaskakiwani. Oni lubią być właśnie, oni lubią pogmerać tej wiedzy, którą już mają. I to zaskoczenie, i to poczucie przyjemności. Ja myślę, że jest jakimś kluczem dla nas, który może nas trochę poprowadzić dalej w tym, jak szukać tej szczepionki. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo tak myślałam sobie wcześniej, że to jest taki rodzaj szczepionki, który my możemy być zaszczepieni i który nas może przygotowywać na tą trudną epokę postprawdy, w której wszyscy się znaleźliśmy. I tak naprawdę to jest taką szczepionką. I właśnie naukowcy i dziennikarze są nią zaszczepieni, choć nie wiem, w jaki sposób mogą nam to przekazać. Ja jeszcze takich warsztatów czy takich form przekazu nie wymyśliłam i my w Koperniku pewnie będziemy nad tym pracować, żeby to wymyślić. Być może badania jakieś trzeba zrobić, bo nie wiem, jak ludzie się mogą zarażać ciekawością. Na pewno ja się od tych naukowców trochę zaraziłam nią, ale też chciałam wam powiedzieć, że dzieci wszystkie też są zaszczepione akurat tą szczepionką przeciw postprawdzie, niezależnie od tego, jakich rodzice mają stosunek do szczepionek. To jest dosyć optymistyczne. No i teraz właśnie tak, żeby nie zakończyć tak dosyć pesymistycznie, bo tak myślę, że to, co powiedziałam wam, jest jednak dosyć pesymistyczne w tym wszystkim, że fakty nie są przekonywujące, w tym wszystkim, że tak trudno się dogadać i wyjść ze swojej bańki informacyjnej i w tym, że nawet jeśli wiemy i mamy to światełko w tunelu, że istnieje coś takiego jak ciekawość, która nas może poprowadzić, to nie bardzo wiemy, jak ją wykorzystać i zacząć na niej pracować, jak dzielić się ciekawością z innymi ludźmi. To jednak mimo wszystko chcę wam powiedzieć, że i tak jesteśmy do przodu. Jesteśmy do przodu nawet, jesteśmy o krok dalej niż The New York Times, który w takiej dużej kampanii na przełomie roku, zdaje się to było, głosił, że prawda jest najważniejsza w erze postprawdy i że to właśnie ona nas uratuje, a my już wiemy, że wcale tak nie jest, że to nieprawda jest najważniejsza. Tylko to. Dziękuję.